Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, na co dzień profesjonalnie zajmuję się fotografią, a w tym filmie pokażę Wam, jak wykorzystać Waszego iPhone'a do zrobienia zdjęć nocnych. Przede wszystkim zdjęcia nocne najlepiej robić nie w nocy, a tuż po zachodzie słońca. Więc sprawdźcie sobie po prostu, kiedy zachodzi słońce. Możecie zrobić to w aplikacji Pogoda iPhone'owej i wtedy wiecie, że macie około godzinę po zachodzie słońca z najpiękniejszym światłem. Dlaczego? Ponieważ miasto nabiera już takiego nocnego charakteru, ale niebo nie jest jeszcze czarne, a pojawiają się na nim piękne gradienty. W dzisiejszym filmie chciałbym zrobić kilka zdjęć w centrum Wrocławia, sfotografować kilka budynków, użyć długiego czasu ekspozycji do zrobienia smug świetlnych z samochodami, ale najpierw zerknijmy w naszego iPhone'a, co tutaj należy poustawiać. Przede wszystkim, wykorzystując nasz smartfon, dobrze jest użyć zewnętrznej aplikacji do zdjęć nocnych. Ja akurat mam iPhone'a 10 i używam do tego Lightrooma. W Adobe Lightroomie dobrze jest uruchomić jeszcze jedną funkcję. Kiedy wejdziemy w ustawienia, patrzymy na opcję Technology Previews i włączmy Long Exposure. Dzięki temu będziemy mogli robić zdjęcia z długim czasem naświetlania. Następnie przejdziemy do opcji robienia zdjęć. I tutaj będzie nas interesowało przede wszystkim uzyskanie niskiego ISO, bo niskie ISO to dobra jakość zdjęć, bez szumów. No i będziemy tutaj wykorzystywać tryb Pro. W trybie profesjonalnym ja może od razu użyję mojego statywu, żeby zdjęcia nie były poruszone, więc wepnę mój smartfon w statyw, ustawię tutaj kadr i w trybie profesjonalnym będę wybierał ISO. I ISO ustawię tutaj na jedno z najniższych możliwych. No i patrzymy, że przy ISO 25 mój iPhone sugeruje 1/4 sekundy. I teraz, kiedy zrobię to zdjęcie, jestem pewien, że ono jest dobrze naświetlone, ale dodatkowo jest dobrej jakości. Zresztą teraz zobaczcie, kiedy włączę ISO najwyższe, jakie jest tutaj możliwe, czyli 2000, to zdjęcie będzie tak samo naświetlone, ale będzie dużo gorszej jakości. Więc fotografując w nocy, nam powinno zależeć, żeby wykorzystywać maksymalnie niskie ISO, ale musicie pamiętać o tym, że raczej 1/4 sekundy nie utrzymacie w ręce. Dlatego warto właśnie mieć ze sobą tutaj ten statyw. Może to być statyw typowo do smartfona, może to być też taka hybryda, jaką mam tutaj ze sobą, czyli klasyczny statyw aparatowy z adapterem smartfonowym. Klasyczne statywy do smartfona są super, ale zawsze wtedy warto poszukać jakiegoś murka, żeby postawić ten statyw troszeczkę wyżej. Widzę, że wjeżdża tramwaj, więc ja jeszcze szybko zmienię tryb na long exposure. Wydłużę czas naświetlania do 5 sekund. I teraz telefon robi serię zdjęć przez 5 sekund i połączy to w jedną całość. To jest na razie jeszcze taka technologia, którą sprawdzają właśnie deweloperzy w Lightroomie, więc może troszeczkę więcej energii tutaj pobierać, ale zobaczycie, jak ciekawy efekt rozmytego tramwaju jesteśmy w stanie uzyskać właśnie używając tej opcji. Pokażę Wam to po prostu później, bo te zdjęcia też muszą się przetworzyć, połączyć, a to chwileczkę trwa. Podejdźmy troszeczkę bliżej, ja przełączę się na klasyczny tryb profesjonalny i zrobię zdjęcie tym razem stąd. Używam sobie mojej linii trójpodziału, no i sfotografuję operę. ISO zmniejszamy, ustawiamy je ręcznie, żeby mieć nad tym kontrolę i robimy zdjęcie. Teraz może ustawmy się tutaj. Teraz ten obraz smuży, ale to jest normalne, bo widzimy, że mamy ten długi czas naświetlania. Tutaj chciałbym zrobić kolejne zdjęcie, przy czym zrobię je na dwa sposoby. Z tym długim czasem naświetlania, 5-sekundowym, i z klasycznym, w klasycznej opcji, czyli będę używał po prostu niskiego ISO, 25, i wtedy smartfon jest w stanie użyć 1/3 sekundy. Dzięki temu mam dobrą ekspozycję i też ciekawe rozmycie, aczkolwiek to nie jest jakieś długie rozmycie tego ruchu samochodów, przez 1/3 sekundy, no on
przejedzie jakiś tam niezbyt duży dystans. Teraz przełączę się jeszcze na opcję Long Exposure. Włączam w tym momencie robienie zdjęć. I finalnie przez te 5 sekund on powinien stworzyć mi tutaj taką świetlną smugę, którą wrzucimy Wam w tym momencie na przebitkę i idziemy dalej. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak działa funkcja Long Exposure. Kiedy wybierzemy ją jako kolejną opcję, mamy tutaj możliwość regulowania ekspozycji, mamy możliwość regulowania czasu naświetlania od 0,5 do 5 sekund. Następnie wybieramy opcję, czy fotografujemy z użyciem ręki, czy z użyciem statywu. Ja osobiście w ogóle jestem zwolennikiem fotografowania ze statywu, kiedy jest ciemno. Jak również mamy możliwość zmiany balansu bieli, automatycznych ustawień i resetu tego do wszystkiego do bazowych ustawień. Jak na złość teraz nic nam tutaj nie jedzie, dość pusto jest w dzisiaj we Wrocławiu. Natomiast pokażę po prostu, jak to zadziała. Naciskamy spust migawki i teraz aparat robi po prostu serię zdjęć, no i na tej podstawie będzie łączył je w jedną całość. Teraz przejeżdża samochód, więc zrobimy właśnie z przejeżdżającym samochodem, on powinien zostawić nam taką smugę świetlną, więc to jest taka ciekawa opcja przede wszystkim do takich zdjęć, które będziemy chcieli zrobić z połączoną właśnie tą ekspozycją. Natomiast do klasycznych zdjęć według mnie lepiej sprawdzi się tutaj tryb profesjonalny i ustawienie przede wszystkim niskiego ISO. Ustawmy je na właśnie 32, w tym momencie to trochę za mało, tak żeby po prostu ta jasność nas zadowoliła, bo akurat mój iPhone maksymalny czas naświetlania ma 1/3 sekundy, co w większości sytuacji zupełnie wystarczy, bo i tak mamy tutaj jasny obiektyw. Uchwyćmy jeszcze przy 1/3 sekundy ten samochód, który nam tutaj przejeżdża. Zobaczymy, co nam wyszło. Chodźmy jeszcze pod Teatr Lalek, zrobimy jeszcze jedno zdjęcie, no i podsumujemy sobie wszystko postprodukcją. Do zobaczenia. Ostatnie zdjęcie, jakie chcę zrobić, to Teatr Lalek przy Placu Teatralnym. Te wszystkie zdjęcia zrobiliśmy na niedużej powierzchni, a są bardzo zróżnicowane. Tak naprawdę już niedługo skończy nam się to piękne, błękitne niebo. Jeśli chodzi o moje ustawienia, tutaj cały czas ćwiczymy mieć niskie ISO, więc ja mam ISO 64, co nadal można uznać jak najbardziej za niskie ISO. Czas wychodzi mi 1/3 sekundy i będę teraz, widzę, że jadą samochody, więc postaram się je uchwycić właśnie w tym dość długim czasie naświetlania, ale nie będę wykorzystywał tej opcji Long Exposure. Myślę, że 1/3 sekundy dla szybko przejeżdżających samochodów tuż koło mnie wystarczy, żeby osiągnąć ciekawy efekt. Więc mam nadzieję, że ta lekcja Wam się podobała. Teraz przejdźmy do postprodukcji, no i kończymy. Do zobaczenia. Dzień dobiega końca. I teraz wyedytujmy dwa zdjęcia w różnym stylu. Jedno będzie bardziej naturalne, drugie pozmieniamy trochę kolory. Mamy pierwsze zdjęcie, które okazało się, że niezbyt równo utrzymałem statyw, ale od czego jest prostowanie zdjęć, więc bierzemy funkcję crop, prostujemy to zdjęcie, zatwierdzamy, no i już linie są proste. Następnie wejdźmy w light i tutaj chciałbym przywrócić sporo szczegółów z jasnych partii, dlatego ten suwak highlight przesuwam w lewo. Suwak Shadows przesunę w prawo i już mam przywrócone elegancko szczegóły z tych ciemnych partii. Troszeczkę zwiększmy kontrast, następnie przejdźmy do suwaka Color i w suwaku Color ja bym chciał troszeczkę ocieplić to zdjęcie i następnie, w związku z tym, że było brzydkie oświetlenie, tam były takie zielonkawe lampy, więc suwak Tint przesuniemy w prawo, żeby miało to bardziej magentowy efekt. No i tak naprawdę kilka suwaków, a zobaczcie, jak wygląda przed i po. Więcej szczegółów w cieniach, więcej szczegółów w światłach, ładny kontrast, ładniejsze kolory i gotowe. Przejdźmy do jeszcze jednego zdjęcia. To będzie zdjęcie, które robiliśmy z tymi dwoma budynkami i mamy tutaj przejeżdżający samochód. Tutaj ja bym chciał nadać taki klimat orange and teal. Dlatego wrzucę Wam swój preset w opis tego filmu. Zerkamy w presety i następnie szukam orange and teal CC. Zobaczcie, jak fajnie zmieniło nam to kolorystykę nieba. Wygląda to teraz bardziej filmowo, ale trzeba nad tym jeszcze chwileczkę posiedzieć. Dlatego zatwierdzę ten preset, następnie przejdę do suwaka Light
I to, co zrobię, przywrócę znowu szczegóły z jasnych partii, szczegóły z ciemnych partii, troszeczkę rozjaśnię całe zdjęcie, zwiększę tutaj kontrast, następnie w suwaku kolor przesunę suwak Vibrance delikatnie w prawo, żeby jeszcze mocniej nasycić kolory, a następnie pobawię się balansem bieli, bo nie wiem, czy będzie bardziej mi odpowiadało bardziej zimna kolorystyka, czy troszeczkę cieplejsza. I myślę, że tutaj, jeśli ocieplę te budynki, będzie wyglądało to ok, a niebo nadal ma taki ciekawy, niebieskawy kolor. I zobaczcie, jak wyglądało to przed, jak wygląda to po. Mamy teraz inny, bardziej filmowy klimat. No i mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba, a przede wszystkim zachęci Was to do fotografowania. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.